Hejka widzowie, dzień dobry. Jeśli chcecie dobrze zabijać ludzi w Apexie, źle to brzmi, ale wiecie o co chodzi. Jeśli chcecie być skuteczni, wygrywać więcej meczy i tak dalej, to powinniście zwrócić uwagę na to, jaki macie arsenał podczas grania. Jakie bronie powinniśmy dobierać, żeby po prostu wygrywać. Let's go! Jeśli chcesz zarabiać pieniądze na graniu w Apex Legends, to dołącz do ponad miliona graczy na platformie Z-League, rejestrując się z mojego linku w opisie. W tym sezonie Spitfire wrócił na ziemię. Ten zakiszony ogór, który ciągle był w dropie, w końcu jest finalnie na ziemi. No i generalnie tak, nie ma teraz lufy jak kiedyś miał. Tyle sezonów tą lufę posiadał, teraz jej nie ma. I szczerze mówiąc, dobrze. Dlaczego? Ponieważ twórcy postanowili ją usunąć, ponieważ niby lufa za bardzo stabilizowała Spitfire'a, ale nic bardziej mylnego. Szczerze mówiąc, aż tak za Rampage'em nie przepadam jak za Spitfire'em. Rampage od kiedy dostał te nerfy, no to ja z niego praktycznie nie korzystam i decyduję się na grę innymi broniami. Ale tak przede wszystkim powinniśmy chyba właśnie brać tego Spitfire'a. Rampage i tak nie będzie teraz grany, ponieważ trzeba go skraftować, co w ogóle jest kosmosem. A że Flatline zmienił się z R301, to tutaj również jest podobna sytuacja. Rampage'em nikt nie będzie grał, 301 również mniej osób będzie się posługiwało, ponieważ sam Flat jest o wiele lepszy od R301, które, tak jak mówię, jest do kraftowania. No nie chcę mówić, że 301 jest jak z dropu, tak? Ale to będzie mniej popularne, przez co raczej nie warto sobie zaprzątać tym głowy. Najlepsze bronie teraz są znowu w heavy ammo, dlatego Spitfire, Flatline, wypełniacie sobie tam, nie wiem, do 360, może 420 ammo. Tyle na przykład paseczków, to jest wystarczające, żeby po prostu przekisić się na kilka składów nawet i możecie dosłownie każdą gierkę aktualnie wygrać. Dlaczego tak jest? Flatline ma jedną z najlepszych statystyk, jeśli chodzi o Apexa. Najlepsze średnie damage, jakie możemy wykonać. Dobrze się tę broń kontroluje. Może nie tak jak 301, ale nauczenie się patternu do Flatline'a nie jest ciężkie, wystarczy się pouczyć. Zmiana mety jest kolosalna. Mniej będziecie widzieć na pewno osób z Mastiffami, ponieważ Mastiff tutaj trafił i to nie jest jakaś super broń. To tak samo Krabber dostał nerfa. Jeśli chodzi o strzelby, które no, teraz nie są tutaj, a są po drugiej stronie, to tak samo. F-ką nikt nie będzie grał. Mozambik, uwaga, jest dobrą bronią cały czas, bo ma Hammer Pointa. Dlatego możecie serio się decydować na Mozambika i mieć 32 ammo do niego i go tam wymaksować, jeśli chodzi o dodatki. F-ką nie gramy, PK dalej spoko. No tylko, że PK'a trzeba troszeczkę wymasterować, jeśli chodzi właśnie o te bronie. Ale dobra, zaraz przejdziemy do reszty broni. Miałem powiedzieć właśnie o Flacie i Spicie. No ale ciężko właśnie takiego wstępu nie zrobić, wiedząc jak zmieniła się gierka. Spójrzcie na to, Spitfire, jak pójdziemy sobie nim gdzieś wyżej i zaczniemy po prostu strzelać i delikatnie będziemy kontrolować ten ogień. To na daleko dalej to jest zabójcza broń. Mały protip, jak chcecie dobrze strzelać ze Spitfire'a, to róbcie krótkie serie, coś takiego. Zobaczcie, chłop jak jest daleko od nas, nie wiem ile to jest metrów mniej więcej, ale... No, 80 metrów jest spokojnie. My dalej ze Spitfire'a możemy spokojnie zabić. Tak samo jest z Flatline'em, te dwie bronie aktualnie są metą i... powinniśmy się po prostu ich trzymać, naprawdę. Jeśli lubicie 301, przestawcie się na Flata. Nie warto 301 aktualnie kraftować. No może jak ktoś lubi, no to spoko. Ale dlaczego nie? Przede wszystkim, mało wymagają te bronie dodatków. Spitfire teoretycznie ma lufę teraz przykręconą. Twórcy mówią, że nie, ale Spitfire aktualnie się zachowuje, jakby miał fioletową lufę wbudowaną. No Flat nigdy lufy nie miał, ale generalnie jest to dobra pozycja mimo wszystko, dlatego te dwie bronie to jest po prostu must have, jeśli chodzi o gierkę. Ale jeśli nie chcecie grać Flatem i Spitem, bo powiecie, że nie, no to Devotion dalej może być dobrym zamiennikiem, chociaż z Energy Ammo może być różnie na gierce. Jeśli nie lubicie, nie wiem, PK'a na przykład, czy Mozambika, to wiadomo, że Triple Take. Volta dalej nie mamy, bo Volt jest w dropie. Havok podobno działa lepiej, więc jeśli chcecie grać teraz Havokiem, to spoko, możecie brać Havoka. Co do Elstara, to może lepiej się nie wypowiadam. Idźmy dalej. Jeśli chodzi o Heavy Ammo,
Party dalej jest dobrą pozycją, Wingman jest dalej dobrą pozycją, ale jeśli już macie właśnie jakąś broń na heavy ammo i znajdziecie Speeda, możecie zesłapować jak najbardziej jakąkolwiek inną pukawkę. Hemlock, ktoś tam strzela, dalej lepszy będzie Flatline. Prowler, ktoś tam strzela, dalej będzie lepszy Lifeline. Lifeline. No Lifeline to w ogóle nie powinniśmy mówić. Repeater, no może też być spoko, jeśli jesteśmy gdzieś na daleko. Mamy heavy ammo, to możemy się zamienić, jeśli chcemy trochę posnajpić. Kar jest ciekawą propozycją, kar dalej jest dobrą pukawką, dlatego możemy się na kara jeszcze decydować. To bym polecał. Jeśli chodzi o Rampage'a, wypowiedziałem się na jego temat. Jeśli chodzi o lekkie ammo, to mówię, no 301, jak będzie już ktoś, nie wiem, ktoś ma skraftowane, zabijecie kogoś i w boksie jest 301, spoko, możecie wziąć, ale żeby samemu kraftować, nie wiem, czy jest taki zbytnio sens. R99 dalej jest dobrą bronią, ale kar jest nieco lepszy, dlatego że możemy mieć dwa typy amunicji. Do tego zamiast 99 prędzej bym się decydował na kara. Alternator dalej to jest dobra broń. Na pierwszym stage'u gry możemy sporo pozabijać, ale dalej bym się nie decydował na grę alternatorem, tylko swapował właśnie coś pomiędzy karem, latem, spitem, które są po prostu topką. RE wiadomo, tylko na start gry. P20 nie komentuję. Jeśli chodzi o snajperki, to tutaj jest jeszcze ciekawa historia. Sentinel? Śmierdzi. Church, no jak chcecie wkurzać ludzi, to możecie dalej nim grać. No i tutaj mamy, uwaga, Longbowa, który się zamienił w dropie, to znaczy w stole rzemieślniczym, czy jak to tam się nazywa. Już nie trzeba go craftować, też leży na ziemi. Longbow też jest dobrą pozycją, może nie zadaje tak dużo obrażeń jak kiedyś, bo teraz jak w kogoś strzelimy, to tam chyba jest 55. No oczywiście tu w głowę mamy trochę więcej, ale w klatę mamy 55. Jest w miarę szybko strzelny, ale mam wrażenie, że minimalnie dłużej się z niego wypruwa amunicję, jak było to kiedyś. Dlatego generalnie longbow spoko broń, ale raczej bym się nie decydował jakoś za często tym grać. W sensie nie mówię, że w ogóle, ale na pewno znajdziecie lepsze amunicje. Oczywiście to są też nasze indywidualne preferencje. No wiecie jak jest. Co do Sentinela, co jeszcze warto wspomnieć, że Krabber dostał naprawdę kolosalne nerfy. Jak jesteśmy bardziej tacy, jakby to powiedzieć, wyborowi, lubimy bronię typu Krabber, to Sentinel jeszcze się oczywiście nada. A jeśli chodzi o Krabbera, no to tak to się prezentuje. W głowę wali 280, a nie tam 450, chyba tyle mniej więcej było. I w klatę 140. Generalnie Krabber dostał giga nerfy, nie jest to broń zła, ale to chyba są największe nerfy w historii, jeśli chodzi o Apexa. I tak w sumie te bronie by się prezentowały w tym sezonie. Jeśli macie jakieś ciekawe propozycje, jak wykorzystać inne bronie, to piszcie w komentarzu, bo tak by się właśnie dzisiaj ta popka, powiedzmy, formowała. No i jak jeszcze ktoś tu śmiałby zhejtować, że Misiekon, ale Rampage'em trzeba umieć grać? Okej, zgodzę się. Może przy wykorzystaniu termita, okej, można coś jeszcze z tej broni zrobić, ale decydowałbym się tylko w przypadku, kiedy mamy lufę stabilizującą, kolbę, no po prostu jak mamy wymaksowanego Rampage'a, to on wtedy jest jeszcze w miarę stabilny, zobaczcie to. Ale Steel dalej ma ciężki recoil w porównaniu do Speeda, którego no w tym sezonie będę pewnie ubóstwiał i się obawiam, że dostanie jakieś spore nerfy. No to jest Speed, więc ten sezon zdecydowanie należy do broni na heavy ammo. Dobra, widzowie, dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, elo!